proszę Państwa, musicie Państwo też pamiętać, że pan Marek Brejda jest takim przedskoczkiem, ponieważ, żebyście Państwo wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, dlaczego zrobiono to w ten sposób. Jeżeli te dwa wiatraki powstały, to bardzo łatwo otrzymać pozwolenie na budowę na następne wiatraki, które mają ochotę czy wybudować, czy po prostu sprzedać, czy będzie dać grunt pod budowę wiatraków Państwo robią. Wiatraki mnie nie okradają. W związku z tym, wiecie Państwo dobrze. Ale gdzie tak? Znaczy jak wy. Tak, dobrze, spokojnie. W związku z tym, ponad rok, to mieszkańcy mogą potwierdzić, była wystawiona wieża do pomiaru wiatru na działce pana Romanowskiego. To jest największe niebezpieczeństwo, wtedy mieszkańcy Krokowa i Kostrzew byliby otoczeni wiatrakami. Natomiast co to za sobą niesie? Oprócz życia w permanentnym, czyli ciągłym hałasie, również spadek nieruchomości. To też musicie Państwo jako radni. Panie Robie, przepraszam, ja rzuciłem do uzasadnienia, Państwo narzucili, że Urząd Uzasadnienia się nie odniósł do tego pisma, tak? Czy to jest wyrok sprzeciwu pana Kierzyciewicza. Tak więc przepraszam, że panu przerywałem, ale pozwolę sobie zacytować uzasadnienie z decyzji starostwa powiatowego. Tak? Ale pan nie odpowiedział na... Ale ja teraz w tej chwili przepraszam, bo państwo powiedzieli, że pan Kierzyciewicz na pismo, które złożył w marcu 2012 roku, tak? Czyli wniósł sprzeciw do tej decyzji, że organ wydając decyzję o pozwoleniu na budowę w uzasadnieniu, że nie odniósł się do tego pisma. Tak więc przeczytam Państwu uzasadnienie z tej decyzji. I to, co powiedziałem, jest wcześniej, że odpowiedzią na to pismo była decyzja dla pana Kudrasiewicza. Ale teraz przepraszam, dosłownie dwie minuty przeczytam tylko uzasadnienie z decyzji. Pan Dariusz Kutrasiewicz jako strona nie skorzystał z możliwości zapoznania się z aktami sprawy. No, mniej więcej w toku postępowania. Wniósł sprzeciw pisemnie z dnia 5 marca 2012 roku, data wpływu 1 marca 2012 na podstawie tej inwestycji w sąsiedztwie jego nieruchomości stanowiącej jego własność, tam działka i tak dalej. Sprzeciwu nie uwzględniono, ponieważ inwestor wykazał się prawem dysponowania tymi nieruchomościami na cele budowlane, załączonym do wniosku o pozwolenie na budowę oświadczenia o dysponowaniu nieruchomości na cele budowlane. Tak więc to jest zawarta odpowiedź w uzasadnieniu na sprzeciw pana Kutrasiewicza. Tak więc naprawdę proszę, żebyś precyzyjnie po prostu tam mam słowo oświadczenie padło. Oświadczył inwestor? Oświadczył, znaczy wykazał się prawem do dysponowania nieruchomościami. Potem padło oświadczenie, o czym oświadczył inwestor? Czy pan przeczytał niewyraźnie? Ale pan ma oświadczenie. Odpowiedział pan na pismo, nie odpowiadając na pismo tak naprawdę. Natomiast gdyby starostwo chciało uczciwie podejść, to by odpisało na to pismo i próbowałoby dojść do jakiegoś porozumienia. Natomiast wydając decyzję, doskonale pan wiedział o tym, że będzie trzeba zaskarżyć decyzję, ale ona już będzie w obrocie prawa. Natomiast pani inwestor posiada działkę rolną, a nie działkę na cele budowlane. Przepraszam bardzo, decyzja by stała, byłaby w obrocie prawnym, tak? Dopiero jest wtedy, kiedy staje się ostateczna. Tak? Decyzja nie stała się ostateczna, bo pan Kutrasiewicz się odwołał, tak? Dopiero rozstrzygnięcie wojewody sprawiło, że ta decyzja stała się ostateczna. Tak więc tutaj proszę bardzo naprawdę zwrócić uwagę, że nie to, że ta decyzja się wydaje na odczepnego, tak? Bo już ona będzie ostateczna i już mamy problem z głowy, tak? Proszę Państwa, to jest nieprawda po prostu, tak? Strona ma, ale proszę Pana, no, sprawa jest prosta. Strona ma prawo skorzystania do
odwołania od decyzji i z takiego prawa skorzystała. Tak? I decyzja dopiero stała się ostateczna i stała się decyzją, która funkcjonuje w obrocie prawnym po decyzji utrzymującej decyzję starosty, czyli wojewody. I wtedy dopiero mówimy o decyzji, która funkcjonuje w obrocie prawnym. A przepowiedzieć jeszcze, czy działka rolna jest działką na cele budowlane? Działka na cele budowlane, proszę pana. Proszę. Pan tutaj się zachowuje, jakby pan był najważniejszy. Są mieszkańcy jeszcze lepsi. Ja rozumiem pana dowcip, myśl, ale prosiłbym bardzo. Panie dyrektorze, pytanie, czy działka rolna jest działką na cele budowlane? Powiem panu tak, działka rolna, jeśli dla niej nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, bądź też decyzji o lokalizacji inwestycji strategicznej, jeśli ta działka ma użytki rolne, tak, można zgodnie z prawem, czy też ustawą o gospodarce nieruchomościami, należy traktować taką działkę jako działkę rolną. W momencie, gdy wydaje burmistrz, wójt, prezydent miasta na działkę rolną, decyzję o warunkach zabudowy, bądź też decyzję lokalizacyjną, tak? Bądź też jest uchwalony na niej plan, ta działka uzyskuje status, może inaczej, nie tyle co uzyskuje status działki budowlanej, ile uzyskuje możliwość zabudowy tej działki zgodnie z sentencją decyzji, czyli taka jaka została ustalona lokalizacja, bądź też warunkami zabudowy, bądź zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A teraz jeszcze jest inna sprawa. A grunty rolne przestają być gruntami rolnymi dopiero po wybudowaniu obiektu i w momencie oddania tego obiektu do użytkowania i wtedy dopiero następuje zmiana klasyfikacji gruntów rolnych. I wtedy dopiero mówimy, że ta działka rolna jest już budowlana, tak? Tak. Czyli burmistrz, dlatego burmistrz, czy pan Brejk, w porozumieniu z panem burmistrzem chcieli, czy zależało mi na uzyskaniu tej decyzji lokalizacyjnej, żeby właśnie dostać pozwolenie na budowę. Bo gdyby wydawano warunki, no to nie mógłby dostać warunków, ponieważ jeden z punktów nie zostałby spełniony, czyli sąsiedztwo elektrowni wiatrowych i innych. I teraz zwróćcie państwo uwagę, że jeżeli te dwa wiatraki powstaną, wierzę, że nie, to dalej już będzie bardzo łatwo uzyskać pozwolenie na budowę przez sąsiada, czyli pana Romanowskiego. Tak? Tu jest największe niebezpieczeństwo. I teraz gmina sobie też musi zdawać sprawę, że gdyby tam powstało kilkanaście wiatraków, ale to może... Przepraszam, jeszcze przerwę. Ale nie, ale ja proszę pana, nie. Ale pan też się nie... Te wiatraki nie muszą zostać wybudowane, żeby na dzień dzisiejszy uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Na to już została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. To już tak dla przyszłości. One już nie muszą być. My czekamy na ruch pana Romanowskiego. Już na dzień dzisiejszy dla tej działki zostało ustalone przeznaczenie. Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę. Tak więc powstanie tych wiatraków do wydania kolejnych warunków zabudowy na dzień dzisiejszy już naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Widzicie państwo, jak to zostało wszystko po cichu zrobione i jakie to konsekwencje niesie ze sobą. Ale ja pani nie przeszkadzałem. Pani jest tu dzisiaj prywatnie czy publicznie, bo pani... Przepraszam, panie Wojtku, bardzo bym prosił. Nam nie wolno przeszkadzać, natomiast osoby niektóre są uprzywilejowane, mogą przeszkadzać, odczytywać. Pani prezes, po cichu zrobiono papierowia, dlatego, że po wydaniu burmistrza decyzji o lokalizacji celu publicznego pan burmistrz włożył ją do biurka i ona na światło dzienne wypłynęła w 2011 roku, kiedy się uprawomocniły wszystkie ruchy, jakie mogło zrobić stowarzyszenie, przyłączając się. Na etapie pozwolenia na budowę, tylko na tym etapie już nie mogliśmy się przyłączyć i ten pani uśmiech jest takim lisim uśmiechem, ponieważ pani wiedziała, co pani podpowiada panu burmistrzowi. Może pani lobbuje. Nie boję się tego powiedzieć, ponieważ mamy fakty niezbite, dowody na to, że pani lobbuje razem z burmistrzem. I dlatego pan Romanowski jeszcze nic nie musi robić, ale zrobił. Tak, oczywiście. No widzicie, my się przyzwyczajeni do tego, kiedy mówimy prawdę, to ludzie wychodzą. Ten ma rację, kto głośniej krzyczy. Natomiast na pewno nie ten, kto ma tytuł radcy prawnego.
W związku z tym chcemy powiedzieć Państwu wszystkim, łącznie z Państwem radnymi, że oczywiście my wiemy, że nie trzeba nic zrobić na tej Świętej Górze, żeby Pan Romanowski ruszył. Tam jest już papier w ręku. Cały czas to, co Pan mówi, wojewoda to przyklepał, najnormalniej w świecie błędną decyzję przyklepał i uprawomocniło się. My wiedzieliśmy, że w tym momencie, kiedy nie Pan wyda tą decyzję czy starostwo, tylko wojewoda przyklepia, on wszystko przyklepuje. Natomiast Pan Romanowski przez rok miał na Świętej Górze, na swojej działce marsz do pomiaru wiatru. Jedna z radnych powiedziała, widocznie lubi mierzyć wiatr. No to jest informacja dla pięciolatków. Nikt nie inwestuje dużych pieniędzy, żeby sobie wiatr mierzyć, czy on z północy, czy z południa i z jaką siłą. Bo Pan Romanowski ma kilkanaście tysięcy albo kilkadziesiąt tysięcy, nikt tego nie wie, hektarów ziemi. Około 70 tysięcy. I na zasadzie dobrego sąsiedztwa Państwu radnym, oby pewnie do Derca to doszło, pewnie dojdzie, będziemy mieli usiane całą gminę Jeziorany i województwo wiatrakami. Chcecie Państwo tego? Chcecie stworzyć piekło w gminie Jeziorany? Może dwa wiatraki by nie będą przeszkadzały w Krokowie, w Kronowie, w Dercu, ale to dwa wiatraki to nie koniec, to jest początek. Pan Brejta, powtórzę to, co już jest nagrane. Pan Brejta jest słupem wiatracy. To jest człowiek znikąd, przychodzi, stawia dwa wiatraki, dostaje zgodę, a resztę zrobi Pan Romanowski. Znikąd, ja nie mówię, że jest znany po prostu tutaj w gminie, tak? Bo gdyby Pan Romanowski wystąpił, to być może, że ludzie mówią, o matko, przecież Pan Romanowski nie ma 7 hektarów. Ma tysiące hektarów i może by zapaliła się zielona lampka w głowie, tak? I powiedzieli, to nie jest kwestia dwóch wiatraków, tylko może 2000 wiatraków. Ile, panie dyrektorze, wpłynęło, może pan nie wie, ale wniosków o wydanie pozwoleń na budowę, czy pierwszych prób przystąpienia do budowy wiatraków na terenie województwa. No to nie są dziesiątki, to są setki. Przepraszam bardzo, na terenie województwa, nie wypowiem się na ten temat. To powiat, no to powiat, to właśnie, przepraszam. Jeśli chodzi o powiat, no to jedyną decyzją o pozwoleniu na budowę na razie zakończyło się tutaj. Ile trwa? O wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na wiatraki. A warunki zawodowe? Warunki zawodowe, patrzy pan, ale to nie ma. W każdym razie, proszę Państwa, jeżeli chcecie nie rozmawiać, nie zamykać uszy na informację, że Pan Romanowski chce tutaj robić, nie wiem po co, no ale dobrze, jeszcze taką inwestycję, bo to nie jest akurat człowiek, który musi w te wiatraki inwestować. Jeśli chcecie mieć piekło na ziemi, chcecie płakać jak ludzie z kosz, kłóćcie się między sobą zamiast, rozmawiać może z Panem Wiceburmistrzem. Pan Wiceburmistrz kiedyś zrobił takie spotkanie na temat kurników i myślał, że jak porozmawia z inwestorem, który odstąpił od tych kurników, to tak samo będzie z Panem Brejtą. Pan Brejta się nie wycofa. To są miliony rocznego dochodu, przychodu. Nie wycofa się. Ale my to wycofamy. Ale, tak. Z dwóch megawatów jest... To są 2 miliony. 0,8 ma być, przepraszam. Jeden. A dwa razem? No to pan sobie przyjdzie. 1,6 mega. 1,6 mega. Nic nie gwarantuje, że nie kupi ziemi. Może pan już chce wykupić od Romanowskich, może te hektary. Nie wiemy. Nie znamy tych planów. Możemy sobie tylko gdybać. Ale masz wiatrowy. No nie wiemy, czy się zaspokoi 2 wiatrakami. Może ten człowiek chce więcej wiatraków. Na razie mówi o 2, a może będzie 20, a może będzie 30. Nie wiemy. No dobrze, ale tak jak powiedziałam, pani może sobie robić na swojej działce wszystko, co chce, żeby nie przeszkadzać innym. A to jest inwestycja, która oddziałuje na kilometry hektarów, nie tylko pani własność. Nikt nie ma pretensji, że ktoś sobie kurnik postawi, ale nie mega kurnik, który zasmrodzi całą wieś. Tak? Ktoś może sobie oborę postawić, ale to są zupełnie inne parametry. To nie oddziaływuje w ten sposób. My mieszkamy na wsi, jesteśmy przyzwyczajeni do różnych utrudnień, ale elektrownia wiatrowa to nie jest moje widzimisię, że ja komuś postawię i nie będę brała pod uwagę dobra społecznego, tylko dlatego, że zarabiam milion rocznie, że mi pieniądze przyświecają cudzy interes. A radni są po to, żeby myśleć nie o jednym człowieku, który chce robić biznes swego życia, tylko mieszkańca wszystkich. I dlatego dziwię się, że Państwo radni nie rozmawiają z mieszkańcami. Wcześniej, teraz, zapytać, konsultacje społeczne.
społeczne. No przy lokalizacji celu publicznego rzeczywiście nie muszą być nie muszą być konsultacje. Ominięto konsultacje, ominięto bardzo dużo procedur, które by nie pozwoliły panu Brejcie teraz siedzieć z tym dokumentem. Nie trzeba słuchać. My też siedzimy na sesji i słuchamy o rzeczach, które nas nie dotyczą, ale jesteśmy i z szacunku nie dochodzimy, tak jak państwo. A wy albo zakrzyczać, zakrzyczycie na nas. Pani Maculewicz potrafi odebrać głos i mieć to w nosie. Ludzie mają chyba prawo, prawda? Ale ja pani słowa. Pani mnie też oczerniła i powiedziała, że ja wyszłam z sesji, jak ja siedziałam koło przewodniczącego do końca sesji. Przepraszam, mnie bardzo nie oczerniłam, zgłosiłam pozbawienie diety i natychmiast sprostowałam, że pani śledziąca nie słyszałam. Nie, że wyszłam. Cały dzień. Ja nie oczerniłam, to nie jest oczerniane. Nie, że jest wychodzę się z sesji. Ja to wstydam. Mają być uruchomione. W którym roku? W 2007 kwiecień. Kwiecień. Proszę państwa, w tamtym czasie nikt tutaj nie rozmawiał normalnie. Było to gadane, że tam jest, że zaczynają się wiatrownie. Proszę państwa, my mamy teraz problem. Ja jestem trzecią kadencję radnym. Nigdy już więcej nie będę radnym. Proszę państwa, czy ten burmistrz, co tutaj przyszedł, młody burmistrz, przy tej kampanii, która była, że to jest cel publiczny, że to tak fajnie będzie, a co, jak wchodziliśmy do Unii, co z dyrektywą unijną? Niech pani mi odpowie teraz, wrócę się do pani, co z dyrektywą unijną? Gdzie Sejm powinien zająć się to teraz i już, żeby takie samorządy jak Jeziorany, Uchta i inne rzeczy. Ale spokojnie, jeśli ja... No, niech powie, co Sejm z tym zrobi. No my nie jesteśmy w Sejmie. No ale na jakiej podstawie burmistrz ma nie dać zezwolenia, jakby pani chciała tam mój pałac postawić na tej górze? To jest co innego. No ale pytam się, jakby tam chciała postawić. Też była Święta Góra z pałacem, a teraz jest teplakami. Jak nie będzie odpowiedniego prawa, nie będzie mieć nic. I konsultacje społeczne muszą być. Ja to mówię, wiesz jak należy. Ale jak muszą nie być. Było, to co? Ale bo nie było takiego prawa, żeby było zawiadomienie. Ale spokojnie, zawiadomiało się sąsiadów do tej działki. Tylko do tej działki. Proszę państwa, nie łudźmy się, że to już jest 7 lat od zezwolenia, od podania wniosku do burmistrza. Ale żadnych konsultacji nie było z nami. Proszę panią, wystarczyło, według prawa, wystarczyło powiedzieć tu na tablicy ogłoszeń. I temat. Czytała pani, że nie było ogłoszeń? Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta. Ale to właśnie takie było prawo, jakie było. Nie, nie było takiego prawa. Znowu pan. Pan ma rację. Jak ja panu mówię, że moja racja, to pan mówi, że ja mam rację i wszystko. Bo pytam się, dla kogo te prawo ustalamy. Dla kogo? Zawsze biedna to jest ten maluczki. To maluczki kto jest? Taki samorząd jak my. Nieprawda jest, że sąd administracyjny jest skorumpowany. Powiat jest skompromitowany. Jeszcze i gmina skompromitowana. Może ja wziąłem łapówkę od pana Brejka i jestem skompromitowany też. Co? Dziękuję. Ja nie to powiedzieć. Ja proszę się zadać pan dyrektor, pan Azjan Kojec. Która pana? Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, zgodnie czułem się wywoływany do odpowiedzi jako przedstawiciel posła Jerzego Schmidta, ale ja też
występuję jakby w drugiej roli, jestem przy okazji radnym sejmiku województwa. Jakby tutaj dwie strony we mnie gotują się. Z uwagą słuchałem tego, o czym Państwo mówicie. I ja muszę, i tu bardziej bym jako też samorządowiec powiedzieć, że rzeczywiście prawo w tej sprawie jest fatalne, że oczekujemy od wielu już, przynajmniej od kilku lat, odkąd ta sprawa też, nie tak konkretnie, ale generalnie sprawa wiatraków w województwie tarnowsko-mazurskim bywała przedmiotem dyskusji w czasie obrad sejmiku i ostatecznie dochodziliśmy do takiego wniosku, że bez precyzyjnego unormowania tego w prawie zawsze będzie się ten problem pojawiał. Jak nie w tym miejscu, to w innym miejscu. I to powoduje niestety skłócenie mieszkańców konkretnych gmin, bo to dzisiaj na tym poziomie funkcjonuje. Ja nie będę przywoływał nazw partii, jak Państwo chcą, to będą sprawdzać, kto jest z jakich ugrupowań. Powiem tylko tyle, że na dzisiaj była propozycja mojego ugrupowania w Sejmie, poprzedzona pracą podkomisji specjalnej, która się tą sprawą zajęła. I muszę tylko jako przykład podać, a propos szkodliwości, a propos nieszkodliwości elektrowni wiatrowych, podać przykład, że przyjechała ta podkomisja do Gołdapi, przyjechała do Gołdapi ze specjalistą, z naukowcem do pomiaru hałasu elektrowni wiatrowej. Niestety inwestor, który ma tam te elektrownie, dowiedział się o tym, że ta podkomisja przyjedzie. Wiecie Państwo, co zrobił? Wyłączył te wiatraki po to, żeby nie można było sprawdzić, jaki to hałas powoduje. To tylko jako przykład. I później propozycja mojego ugrupowania w Sejmie niestety została odrzucona, a miała unormować kwestie właśnie odległości od osiedli mieszkaniowych, miała unormować kwestie wpływu na krajobraz, bo to też jest element, szczególnie w naszym województwie jest istotny, bo właściwie jedną z nielicznych wartości, jakie mamy, jakie tutaj takich namacalnych, to jest piękno naszego krajobrazu. A czy wiatraki pomagają, czy przeszkadzają, to jest trochę kwestia, myślę, do dyskusji. Jednym się podobają, innym się nie podobają. I teraz jest druga propozycja teraz, z tego co wiem. Jest propozycja pana prezydenta, który zgłosił. I tutaj wielka jest szkoda, że z inicjatywą rząd nie wychodzi, bo to on ma największe, najbardziej skuteczne i precyzyjne narzędzia do tego, żeby dobrą ustawę przygotować. Niestety rząd do dzisiaj, wynika to z tego, że rząd pracuje nad, przynajmniej tak słychać, że pracuje nad dużą ustawą o odnawialnych źródłach energii, o OZE. I ponieważ ustawa o OZE to jest bardzo, bardzo szeroka materia, bo to nie tylko wiatraki, ale także to jest faktem, że polska gospodarka jest oparta o energię węglową cały czas. I to wchodzi w konflikt przy ustawie o OZE. Stąd, tak przynajmniej rząd tłumaczy, stąd tak długo to trwa. Ja niestety nie mam do końca zaufania do tego rządu, dlatego przedstawiam fakty, a komentarz na razie pozostawię. Ale jest propozycja pana prezydenta, która w mojej ocenie niestety daje bardzo ułomne rozwiązanie, ponieważ przenosi odpowiedzialność za decyzję o lokalizacji wiatraków, nie daje precyzyjnego właśnie prawa do tego, gdzie, bo tak powinno być. Prawo powinno mówić, wiatraki można stawiać tu,
w takiej odległości od siedzib ludzkich, w takiej różne określić warunki, żeby nie pozostawiać pola do interpretacji właśnie, do tego, żeby inwestor kłócił się z mieszkańcami, mieszkańcy kłócili się między sobą. Ta propozycja pana prezydenta niestety, ona tylko częściowo załatwia tą sprawę, ponieważ przenosi kwestie decyzji w sprawie lokalizacji wiatraków z poziomu gminy, czyli już nie wójt, burmistrz podejmowałby decyzję, tylko marszałek województwa. Marszałek województwa. Ale dalej jest to decyzja uznaniowa. Na dzisiaj ja powiem państwu, że ja nie wiem, jaka jest naprawdę opinia pana marszałka naszego województwa na temat wiatraków, bo są to sprzeczne sygnały. Z jednej strony wysyła apele do burmistrzów, do wójtów, żeby powstrzymać się z lokalizacją wiatraków. Z drugiej strony zleca za grube pieniądze taki dokument delimitacyjny, czyli mówiący o tym, gdzie te wiatraki w województwie stawiać, w firmie, która zajmuje się inwestycjami wiatrakowymi. To jest. Ale nawet ta firma przygotowała ten dokument delimitacyjny, którym określiła, że w naszym województwie na obszarze około 2% województwa można te wiatraki stawiać. Dzisiaj już wiemy, że jest tego obszaru więcej. Na większym obszarze są te wiatraki postawione. I stąd mówię, ja do końca nie wiem, jaka jest tak naprawdę opinia pana marszałka. W samorządzie województwa, w zasadzie w biurze planowania przestrzennego trwają prace nad dokumentem, koncepcją zagospodarowania przestrzennego województwa, w którym i też nie ma decyzji, czy te wyniki tego dokumentu delimitacyjnego, one znajdą swoje odniesienie w tym dokumencie, czy nie. Takie było założenie, że tak będzie, ale pan, również pan marszałek jeszcze w tej sprawie nie podjął decyzji, a nawet jeżeli podejmie, to i to znów odwołanie do prawa stanowionego w Sejmie. Dokument o nazwie Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Województwa nie jest prawem o charakterze miejscowym. Też jest tylko wskazaniem dla gmin, dla samorządów gminnych jest tylko wskazaniem, ale ostateczne decyzje póki co dalej są podejmowane na poziomie gminy, co jest moim zdaniem bardzo niekorzystne, ponieważ burmistrzowie, wójtowie, pomijając kwestię tego, czy ulegają lobbyingowi, czy nie ulegają, czy podejmują świadomie swoje decyzje, to są pod takim bardzo, bardzo dużą presją. Ja również z całym przekonaniem mówię, że jakby wpływy, korzyści dla gmin są iluzoryczne przy sektorach wiatrakowych, bo tak jak już państwo wspominali, spada cena gruntów, wartość ziemi okolicznej spada, także to w mojej ocenie jest, to są iluzoryczne korzyści z tych inwestycji. Co jeszcze? Ja myślę, że kwestia, jakby ostatecznie tą kwestię unormuje powstanie i na to trzeba parlamentarzystów naciskać, że ustawa o OZE, o odnawialnych źródłach energii i później wokół tego ustawy, które określą jasno, gdzie w Polsce powinno się stawiać te wiatraki, a gdzie nie, i żeby jakby pola do wolnej interpretacji w tej sprawie nie było.